moich ojców duchownych, ojciec Salezy, który był, gdy byłem z klerykiem, długi czas moim ojcem duchownym, moim spowiednikiem, powiedział mi przed święceniami jedną rzecz. Jordan, pamiętaj jednej rzeczy. Cokolwiek by się działo w sakramencie pokuty, nigdy nie krzycz. Bo Bóg przyjmuje biednego grzesznika i na niego się nie złości. I ty masz być znakiem tego łagodnego Boga, który przyjmuje z miłością każdego człowieka. Ja muszę przyznać, że były różne sytuacje i takie, że ściskałem konfesjonał tak, że prawie woda z niego wychodziła, ale udało mi się do dzisiaj przez te 20 ponad już lat posługi kapłańskiej w sakramencie pokuty nie krzyczeć. Chociaż naprawdę były różne sytuacje. I myślę, że owszem, te emocje się pojawiają, często bardzo mocne, ale agresję jakoś udało mi się powstrzymywać. Natomiast muszę przyznać, że często ulegałem wzruszeniu, gdy przychodził człowiek, który rzeczywiście przeżywał działanie Boże w taki sposób, że ja się czułem onieśmielony, może nie powiedziałbym zakłopotany, ale no byłem pełen podziwu dla Boga działającego w tym człowieku, dla Jego odpowiedzi na Boże w nim działanie. To są przepiękne chwile, gdzie się tam w swoim sercu głęboko noszę i w różnych momentach, kiedy jest mi ciężko, je sobie przypominam, bo to jest dla mnie taki jasny dowód na obecność Boga działającego bardzo blisko mnie.